Witamy Państwa w programie Goniec Historyczny IPN. Poruszamy w nim najważniejsze i najciekawsze tematy z najnowszych dziejów historii Polski, którymi zajmują się badacze i pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Z udziałem najwyższych władz państwowych już po raz kolejny odbyła się wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju uroczystość. Rodziny ofiar terroru komunistycznego otrzymały noty identyfikacyjne dzięki zaangażowaniu wielu osób. Kolejni bohaterowie, którzy zostali skazani na zapomnienie przez władze komunistyczne, odzyskali swoją tożsamość i należne im miejsce na kartach polskiej historii. Z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Pałacu Prezydenckim już po raz kolejny odbyła się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar totalitaryzmów. Dzieje się to w roku szczególnym dla naszego kraju. Ten rok 2018 to rok stulecia odzyskania niepodległości. Jakże symboliczny, także i dla nich, którzy o tą właśnie suwerenną, niepodległą, prawdziwie wolną Polskę walczyli. Jednym z zadań Instytutu Pamięci Narodowej jest przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o prawdziwych bohaterach, których komuniści próbowali wymazać z polskiej historii. To młode, współczesne pokolenie zobaczyło, że te wartości, którym służyli niezłomni wyklęci, ich rówieśnicy sprzed kilkudziesięciu lat, że to jest coś ważnego, że sprawa wolności, niepodległości, to jest coś poważnego, bo jeżeli ich rówieśnicy przed kilkudziesięciu laty mogli oddać życie, prawda, za to, żeby Polska była wolna, żeby Polska była niepodległa, żeby Polska była państwem uczciwym, państwem bez kłamstwa, niepodporządkowanym sąsiedniemu mocarstwu, no to znaczy, że to jest coś wielkiego. Przekazanie not identyfikacyjnych to zwieńczenie pracy wielu ludzi zaangażowanych w działania Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, na którego czele stoi profesor Krzysztof Szwagrzyk. Myślę, że jest to taka chwila też ulgi dla nas, że doszło do tego momentu, do tej chwili i mimo wszystkich trudności, które zawsze były, są i będą przy tych pracach, idziemy dalej, szukamy następnych, odnajdujemy i będziemy tak czynić. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim zgromadziła przede wszystkim rodziny, które po latach doczekały chwili, gdy ich najbliżsi zostaną pochowani godnie i z należnymi bohaterom honorami. Można stwierdzić, że to jest jakaś sprawiedliwość dziejowa nastąpiła. I to chyba wszystko, no bo tu się nie da opisać słowem, jak po prostu zawsze człowiek coś wspominał, jest taki człowiek, był taki człowiek. Ja go już nie znałem przecież, bo to już było w 50 roku, otrzymał karę śmierci. Także no i radość, pewna radość, że zdarzają się cuda. Niektórzy z obecnych w Pałacu Prezydenckim nigdy nie poznali swoich rodziców. Pani Magdalena urodziła się w komunistycznym więzieniu na Zamku Lubelskim. Jej matka, Stefania Zarzycka, po ciężkim śledztwie zmarła wkrótce po porodzie. W momencie, kiedy się znalazłam tutaj, zobaczyłam, że jako jedyna jestem córką, że nie ma ani synów, ani córek. Wtedy pękłam, po prostu rozpłakałam się i ten dzień przewrócił mi się. Powiedz panu, po co ty tutaj przyjechałeś dzisiaj? Żeby pooglądać film i żeby się dowiedzieć, jak prababcia umarła. Moja. Z komunizmem po raz pierwszy zetknął się we Lwowie, kiedy został zmuszony do przerwania nauki w Wyższym Seminarium Duchownym. Już jako kapłan, mimo represji i szykan ze strony władz PRL, skutecznie podjął walkę o prawa Kościoła i wolność wyznawania wiary. Jako ordynariusz przemyski należał do jednych z najbardziej niezłomnych biskupów Polski. Sejm ogłosił rok 2018 rokiem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Ignacy Tokarczuk urodził się w 1918 roku w chłopskiej rodzinie we wsi Łubianki Wyższe, niedaleko Zbaraża. Święcenie kapłańskie otrzymał w 1942 roku we Lwowie. Pełnił swoją posługę kapłańską w trudnych dla Polski i Kościoła czasach. Gdy ją obejmował biskupstwo przemyskie w roku 1965, a sakra odbyła się 6 lutego 1966 roku, sam wspominał, że tak naprawdę był rzucony na głęboką wodę. Nie było żadnej struktury czy instytucji,
która temu komunizmowi mogłaby się przeciwstawić. Więc stwierdził, że jego głównym zadaniem duszpasterskim jest oddziaływanie w ten sposób na wiernych, aby budzić u nich odwagę. W ten sposób postępował. Ksiądz Tokarczuk w 1966 roku otrzymał sakrę biskupią. Zasłynął z prowadzonej pomimo zakazu władz akcji budowania kościołów. Dzięki jego zaangażowaniu w diecezji przemyskiej powstało ponad 400 nowych świątyń. Rozpoczynając program nielegalnego budownictwa sakralnego na terenie diecezji przemyskiej, biskup Tokarczuk zaadoptował tak naprawdę wzorce, które funkcjonowały wcześniej w jego rodzimej archidiecezji lwowskiej. Różnica polegała na tym, że tutaj inwestorem w cudzysłowie był kościół, kuria biskupia i inni, można powiedzieć, sponsorzy. W przypadku diecezji przemyskiej cała rzecz odbywała się w okresie komunizmu i biskup Tokarczuk oparł te budowy świątyń o wiernych. Sam zrzędokrotnie też mówił, że buduje kościół żywy. Czyli na przykład mówił księdzu, że daje księdzu 2000 dusz i to już jest parafia, zresztą sobie ksiądz poradzi. I w ten sposób przełamywano barierę strachu, budowano poczucie wspólnoty, delegitymizowano władzę komunistyczną, no, która im bardziej przeszkadzała powstaniu danej świątyni, tym bardziej ta społeczność się mobilizowała. Tych kościołów powstało bardzo wiele. Myślę, to co istotne, to fakt, że biskup Tokarczuk tych budowniczych kościół i kapłanów, i wiernych wspierał na każdym etapie. Z drugiej strony, gdy przychodziły szykany, kary, represje, na przykład grzywny, były one płacone z funduszu diecezjalnego czy z funduszu kościelnego. Komuniści walczyli z biskupem Tokarczukiem na wszelkie sposoby, między innymi wysuwając fałszywe oskarżenia o jego rzekomej współpracy z gestapo. Były to działania dezintegracyjne, mające zdyskredytować go zarówno wśród wiernych, jak i duchownych diecezji przemyskiej, ale także na szerszym tle, czyli na tle Episkopatu Polski. Te fałszywe oskarżenia bardzo mocno biskupa Tokarczuka zabolały. Księdza Tokarczuka łączyła przyjaźń z późniejszym papieżem, arcybiskupem krakowskim Karolem Wojtyłą. Poznali się, kiedy Tokarczuk pełnił posługę kapłańską na Warmii. Karol Wojtyła był wówczas na obozie z młodzieżą, a Ignacy Tokarczuk spowiadał w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. I biskup Karol Wojtyła poprosił go po prostu taką prozaiczną pomoc, czy nie mógłby skorzystać z jego mieszkania. Tak się poznali. Później tych spotkań było więcej. Proszę pamiętać o tym, że i Karol Wojtyła, i Ignacy Tokarczuk byli duszpasterzami akademickimi. Bardzo szybko połączyła ich przyjaźń, o której oczywiście arcybiskup Ignacy Tokarczuk nie za bardzo chciał wspominać, no bo zdawał sobie sprawę, że no jest to przyjaźń między metropolitą przemyskim a Ojcem Świętym i nie chciał, żeby to było nieopatrznie zrozumiane. Kardynał Stanisław Dziwisz w swojej relacji wspominał, że kardynał Karol Wojtyła był zapatrzony w arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i niektóre z jego rozwiązań, chodziło tutaj o tą śmiałość na niwie właśnie nielegalnego budownictwa sakralnego, przenosił na teren archidiecezji krakowskiej. Biskup Przemyski swoim autorytetem wspierał nękanego przez służbę bezpieczeństwa księdza Jerzego Popiełuszkę. Biskup Tokarczuk był dla sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki ojcem duchownym, czyli wsparł go w takim najbardziej krytycznym momencie, stwierdzając, że wszystko co czyni, wszystko co głosi jest zgodne z Ewangelią i tak naprawdę służy narodowi i Kościołowi. Jan Paweł II podniósł w 1991 roku biskupa Tokarczuka do godności arcybiskupiej, doceniając jego rolę w polskim kościele w okresie zmagań z komunizmem. Nie szczędziłeś żadnych trudów, nie znałeś przeszkód, gdy chodziło o mnożenie miejsc kultu i ognisk życia Bożego na rozległym terenie Twej diecezji. 27 lutego Centrum Edukacyjne IPN imienia Janusza Kurtyki w Warszawie zaprasza na dyskusję wokół książki 5. Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947 autorstwa doktora Tomasza Łabuszewskiego, naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. 1 marca w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie zostanie otwarta wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Dowody Zbrodni – Przedmioty z Łączki w pawilonie 10 więzienia na Rakowieckiej.
1 marca o godzinie 13.30 w kwaterze EU na warszawskich Powązkach zaplanowane są uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, połączone ze złożeniem wieńców pod mauzoleum Żołnierzy Wyklętych. W ramach wspólnej akcji IPN i grupy PKP od 1 marca na Dworcu Centralnym w Warszawie będzie można obejrzeć wystawę Czas Niezłomnych. Na dworcach w całej Polsce pojawią się plakaty z kodem QR prowadzącym do portalu Wilcze Tropy ipn.gov.pl, a w pociągach PKP Intercity rozdawane będą broszury o Danucie Siedzikównie, Ince i rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Telewizja Polska. W Szczecinie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zaplanowano m.in. apel pamięci i złożenie kwiatów pod tablicą na budynku więzienia przy ulicy Kaszubskiej oraz złożenie kwiatów pod tablicą na dawnym budynku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Małopolskiej. 1 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbędzie się drugi bydgoski test wiedzy o żołnierzach wyklętych. Celem testu jest upowszechnianie wiedzy o polskim podziemiu niepodległościowym oraz kultywowanie dobrej pamięci o jego żołnierzach. Test został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej. 1 marca w Zespole Szkół nr 4 w Lesznie zostanie otwarta wystawa Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956. Prelekcję wprowadzającą w tematykę wystawy wygłosi pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Marcin Podemski. Szczegóły wydarzeń oraz informacje o pozostałych działaniach Instytutu znajdą Państwo na stronie www.ipn.gov.pl.